Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zrozum Norwega. Ja nazywam się Ewelina Małkowska i w dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak mówić o przyszłości, czyli jak wyrażać przyszłość w języku norweskim. Zapraszam serdecznie. Jak już wspomniałam, dzisiejszy odcinek poświęcimy zdaniom opisującym przyszłość. No i pierwszy sposób na wyrażenie czasu przyszłego to użycie czasu teraźniejszego presens. I tak samo robimy to w języku polskim, czyli tak naprawdę jeśli wynika z kontekstu, że mowa jest o przyszłości, to możemy użyć czasu teraźniejszego. W tym przypadku można też zastosować oczywiście określenie czasu, czyli jeśli z samego kontekstu nie wynika, że chodzi o przyszłość, to możemy zastosować określenie czasu, które nam o tym powie. I jak zwykle przykłady zdań dla Was. De drar til Oslo i morgen tidlig, czyli jutro rano jadą do Oslo. Drugie zdanie. Neste gang blir vi hjemme, czyli następnym razem zostaniemy w domu. Trzecie zdanie. Vissula skinner går vi på stranda. Jeśli będzie świeciło słońce, to pójdziemy na plażę. Tutaj w języku norweskim został zastosowany czas teraźniejszy. W polskich przykładach również możemy taki zabieg zastosować. Drugi sposób tworzenia przyszłości to zastosowanie czasu przyszłego futuru. I właśnie głównie na temat o tym w czasie przyszłym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać i jak go w ogóle tworzymy. Czas futurum tworzymy poprzez zastosowanie czasowników skal bądź też will z bezokolicznikiem, czyli tutaj tworzenie samego czasu nie jest skomplikowane. Inną kwestią jest to, jak go będziemy stosować. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym zwrócić jeszcze Waszą uwagę na to, że czasowniki skal i will to czasowniki modalne, które oprócz tego, że wyrażają przyszłość, mają też inne role. Mianowicie will będzie wyrażało chęć, prawda? Bo wiemy, że I will może oznaczać ja chcę. Natomiast skal może oznaczać powinność, czyli że powinno się coś zrobić. Więcej na ten temat opowiadała Wam Magda w odcinku o czasownikach modalnych, do którego obejrzenia oczywiście zapraszam. Teraz powiemy sobie właśnie a propos stosowania tego czasu futurum i zaczniemy od tej opcji ze skal. I tutaj to jest o tyle trudne, wymagające, że nie jesteśmy rodowitymi Norwegami, nie mamy tego we krwi, a tutaj czasami trzeba rozróżnić, o jaką przyszłość nam chodzi. Czyli w przypadku skal będzie to przyszłość, będzie to jakiś plan, jakaś intencja, czyli przyszłość, która podlega woli podmiotu bądź też kogoś innego. Czyli jest to coś, o czym możemy zdecydować. Możemy więc założyć, że na 99% to się wydarzy, a natomiast jakieś tam 1% to są po prostu przeciwności losu, które ewentualnie mogą przeszkodzić w zrealizowaniu tego planu. I spójrzmy sobie na przykłady. Pierwszy przykład. Vi skal gå på kino i kväll, czyli pójdziemy do kina dziś wieczorem. Vi skal gå på kino i kväll. Drugi przykład. Neste år skal de flytte til Spania, czyli w przyszłym roku przeprowadzą się do Hiszpanii. Czyli zarówno w przypadku kina, jak i przeprowadzki do Hiszpanii, to coś, co dane osoby zaplanowały, czy też co my zaplanowaliśmy. Druga opcja to czas futurum z will. I w takim razie, skoro skal to były plany, intencje, to z czym wiąże się will? W przypadku will chodzi o przyszłość, na którą nie mamy wpływu. Czyli nie możemy do końca kontrolować tego, co się wydarzy, co się stanie. Możemy zakładać, że coś się wydarzy, natomiast nie mamy 100% pewności, że faktycznie do tego dojdzie. No i tutaj bardzo często mowa o pogodzie, bo pogoda bywa nieprzewidywalna, dlatego nie zawsze możemy na 100% powiedzieć, że to się wydarzy. Może to być na przykład fizjologia, czy też uczucia. Na uczucia również nie zawsze mamy wpływ. I przykłady zdań dla Was. Det vil regne i morgen, czyli jutro będzie padało. Czyli tak na przykład mówią prognozy, no ale zawsze może się coś w prognozach zmienić. I drugi przykład zdania. Det vil ta lang tid für hun er helt frisk igjen. Czyli minie długi czas, zanim ona całkowicie powróci do zdrowia. Czyli zanim będzie znów całkowicie zdrowa.
I teraz jeśli chodzi o will, to też pamiętajcie, że will jest tutaj taką formą dosyć formalną, taką oficjalną. Natomiast jeśli chodzi o mowę, to częściej zamiast futurum z will będziemy używali innej konstrukcji, która być może gdzieś tam się już Wam przewinęła. Chodzi tutaj mianowicie o konstrukcję commertiluo. I tak jak powiedziałam, no jest zdecydowanie mniej formalna, dlatego też częściej będziemy jej używali w mowie i w takim codziennym życiu. No i przykłady zdań. Jej commertiluo sowny daj, czyli będę za tobą tęskniła. Drugi przykład. Hyn commertiluo bli rik i framtia. Czyli ona będzie bogata w przyszłości. I tutaj oczywiście zamiast tego commertiluo moglibyśmy użyć will, no ale w języku mówionym raczej te przykłady zdań, które tutaj wybrzmiały, będą używane. I jeszcze jedna ważna kwestia, jeśli chodzi o wyrażenie w przyszłości w języku norweskim, a mianowicie chodzi tutaj o czasowniki o være, czyli być, oraz o czasownik o ha, czyli mieć. Bowiem w języku norweskim, jeśli będziemy mówić o przyszłości, to one też mają swoje zamienniki. I może zacznijmy sobie od tego være, które w czasie przyszłym zostanie zazwyczaj zastąpione czasownikiem o bli, czyli z o være, czyli być, zamienimy na o bli, czyli zostać, stać się. Może żebyście zrozumieli, to przedstawię Wam zdanie. I tak. Han ikke syk nå, men han blir syk hvis han ikke bruker varmere klær. Co oznacza to zdanie? On nie jest teraz chory, czyli han ikke syk nå, ale będzie chory, jeśli nie będzie się cieplej ubierał. Tak? Czyli tutaj blir syk, zakładamy, że chodzi o przyszłość, bo następuje jakaś zmiana. Mówimy o przyszłości. No i oczywiście w tych przypadkach też możemy użyć konstrukcji will, bądź też, znaczy futurum z will, bądź też konstrukcji commertiluo. I wtedy te zdania będą brzmiały han will bli syk, to pierwsza opcja, bądź też han commertiluo bli syk, czyli on będzie chory w obu przypadkach. W przypadku futurum ze skal, to tak naprawdę możemy użyć tutaj zarówno czasownika o være, jak i czasownika o bli w połączeniu z tym skal, ale będzie to troszeczkę się różniło, jeśli chodzi o znaczenie. W jakim sensie? Chodzi o to, że jeśli powiemy zdanie jej skal være hos bruren min i morn, to będzie ono oznaczało jutro będę u mojego brata, czyli będziemy w jakimś miejscu, będziemy się tam znajdowali. Natomiast jeśli powiemy Viskal bli jemme denne sommern, to będzie to oznaczało tego lata zostaniemy w domu, czyli jakby będziemy kontynuowali bycie w jakimś miejscu, czyli po prostu po polsku zostaniemy w jakimś miejscu. To, czyli jeśli chodzi o ware, to tutaj zmiana będzie następowała na bli, natomiast jeśli chodzi o wspomniane o ha, czyli mieć, to tutaj zamiast ha w przyszłości zazwyczaj użyjemy fo, o fo, które no ma jakby podstawowe znaczenie, to jest dostać, otrzymać, ale jego w języku norweskim używamy na dużo różnych sposobów. No i znowu, żeby to było jaśniejsze, to przykłady zdań. Pierwsze zdanie. Vi har ikke tid i dag, men vi får sikkert tid neste uke. Czyli dzisiaj nie mamy czasu, ale na pewno będziemy mieli czas w przyszłym tygodniu. I tutaj ta sama sytuacja, co w poprzednich przykładach, czyli możemy również zastosować konstrukcję czasu przyszłego futurum z will, bądź też konstrukcję commertiluo. I znowu, vi vil få tid neste uke, bądź też vi commertiluo få tid neste uke. Czyli będziemy mieli czas w przyszłym tygodniu. Czyli tak naprawdę mamy tutaj sporo różnych możliwości. Jeśli natomiast chodzi o połączenie skal ha, to ono też występuje i w tym przypadku będzie po prostu oznaczało, tak jak wcześniej mówiliśmy, plan, intencję. Czyli możemy na przykład powiedzieć Vi skal ha en stor fest på fredag. W piątek będziemy mieli dużą imprezę. Na ten moment to tyle. Mam nadzieję, że zarówno ta teoria, jak i przykłady rozjaśniły Wam trochę ten temat i że od tej pory będziecie już poprawnie mówili o przyszłości. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, z chęcią pomogę. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku serii Zrozum Norwega. Miłego dnia i do zobaczenia. Hej!